Ruchome piaski, pierwsza szwedzka produkcja Netflixa. Szwedzka, czyli to musi być kryminał. Kryminał psychologiczny, więc nie taki do końca typowy, ale... Kryminał psychologiczny, dodajmy, że też jednocześnie trochę no, dramat sądowy. To prawda. Za tym filmem stoi scenarzystka równie znanego i świetnego serialu Most nad Sundem. Czyli Camilla Ahlgren. No, Most nad Sundem, wiadomo, ci, którzy uwielbiają skandynawskie seriale, no, tego filmu, tego tytułu nie trzeba im chyba specjalnie reklamować. Znakomita rzecz. A materiał, nad którym pracowała, to bestsellerowa powieść szwedzkiej autorki. No, czyli świetnie się to wszystko zapowiada. Rzeczywiście hitowa powieść, ważne nazwisko scenarzystki, no i do tego pierwszy szwedzki. Ja myślę, że jednak ci, którzy oczekiwali naprawdę dobrego kryminału szwedzkiego, dobrego kryminału skandynawskiego, no nie zawiedli się. I to powiedzmy od razu. No właśnie, zaczyna się to naprawdę już obiecująco, bardzo mocny początek. No pierwsze sceny, kiedy kamera sunie przez salę w klasę szkolną, leżą ciała, jest mnóstwo krwi, to już zapowiada, to jest taka pełna zagadka. Właściwie przede wszystkim widzimy, no tak szczerze powiedziawszy, przede wszystkim widzimy dziewczynę zakrwawioną, która jest dość przerażona i właściwie zdezorientowana, niewiele wie, niewiele wydaje się, że jest w szoku, nawet na pewno jest. I my też, podobnie jak ona, jesteśmy zdezorientowani, to znaczy nie do końca pewnie rozumiemy, co tam się dzieje. Tym bardziej mniej rozumiemy chwilę potem, bo... No tak, to niby jest pierwszy spoiler, ale mówimy o 80 minutach pierwszego odcinka. Na początku pewnie się pierwsza ocalała, bo wiemy, że tutaj przed chwilą stała się w szkole masakra. Tak, to jest taka pierwsza nasza myśl, że rzeczywiście tylko ona ocalona została, natomiast okazuje się, że to jest bardziej skomplikowane. No tak, okazuje się, że jest zakrwawiona, ale ta krew nie jest jej i nie ma żadnych ran. Okazuje się, że to jest krew, tak, ale ofiar. I okazuje się, że no właśnie, to ona jest oskarżona o... Tutaj teraz musiałbym powiedzieć, bo to cały czas powtarzają to jak mantrę. To jest zabójstwo, podżeganie do zabójstwa i współudział w tak, zabójstwie. Można się nauczyć rzeczywiście już tego, bo w serialu często padają te zarzuty. No i właśnie, jesteśmy nieco zdziwieni, bo ta dziewczyna naprawdę wygląda bardzo niewinnie i jest oskarżona o to, że zabiła swojego chłopaka i swoją najlepszą przyjaciółkę. No i właśnie, cofamy się teraz, próbujemy to wszystko sobie doskować się do tego, o co chodzi, co stało, co się stało wcześniej. No i wracamy. Jednocześnie mamy tutaj no, dużą dawkę retrospekcji od razu w pierwszym odcinku. Tak, może nie tylko w pierwszym, ale to właściwie ja przez wiem, cały, ale, tak? Tak, ale chodzi mamy... o to, że ten film się toczy jakby w dwóch planach, prawda? Z jednej strony to, co ty teraz o czym powiedziałeś, czyli mamy retrospekcję, jak doszło do tej masakry, a z drugiej strony po masakrze jest to właśnie to co powiedzieliśmy, no tak, dramat sądowy. W planach czasowych to się dzieje mniej więcej. No właśnie, tylko potem się już bardziej przenosimy do sądu i tam już więcej akcja, tam bardziej akcja już się dzieje. Natomiast rzeczywiście, ten pierwszy odcinek i tutaj od razu, jeżeli was troszeczkę on zirytuje, bo ja miałem taki moment, że przez chwilę mi się wydawało, że tam oni jakieś straszne banały opowiadają. Znaczy takie dialogi, które są tak przewidywalne, jakieś takie strasznie prostackie, tak jakbym oglądał jakąś obyczajówkę, pierwszą lepszą ze Skandynawii, ale niczym mnie to specjalnie nie porywało, w żaden sposób nie intrygowało, ale potem się przez to przebiłem, wytrzymałem, to jest kilkanaście minut mniej więcej, takich banałów, absolutnie rozmowy o niczym i później zrozumiałem właściwie, czemu to służyło. To znaczy mi się wydaje, że jeżeli w to wejdziecie, jeżeli zrozumiecie, na czym to polega ta konwencja, to zrozumiecie pewnie, że tak miało być, to znaczy... że na początku jest ten obraz taki trochę sielankowy, taki, to wszystko jest idylliczne, tak jak powiedziałeś, świetne relacje, tak się wydaje, prawda, świetne relacje mają wszyscy ze wszystkimi, prawda, rodzice z dziećmi, wspólne obiady, wyjścia, wszyscy wspólne zadowoleni, wakacje. Wspólne wakacje, no i ta kwitnąca, fantastycznie zapowiadająca się podobno miłość Sebastiana i Mai, właśnie głównej bohaterki. No i tutaj stopniowo to się wszystko zmienia. No, widzimy już, w którą to stronę idzie. Widzimy, że jest coraz gorzej, że coraz bardziej jednak to gdzieś wszystko jest skomplikowane. Ta relacja jest oczywiście pokazywana stopniowo coraz bardziej wiarygodnie, bo rzeczywiście i dziewczyna, którą gra, znaczy aktorka, która gra Maję, nas przekonuje, bo myślę, że to jest taka
z jednej strony no dość ładna, ale jednocześnie nie jakaś super piękna, dość zwyczajna, wiarygodna, a jednocześnie mająca ileś tam różnych twarzy, prawda? Ona ma różne takie odcienie, barwy. No jest czasami wyniosła, czasem zimna, czasem jest zagubiona, tak, niewinna, i prawda? Jeśli mogę ci wejść słowo, to świetnie koresponduje z tym, w jaki sposób ona jest przedstawiana w danym momencie, bo podczas całego serialu, podczas tych 6 odcinków wielokrotnie zmienimy zdanie co do Mai, to na pewno, no, prawda? Pewnie tak. Pomiędzy solidaryzowania się z nią, sympatii wierzymy, do... Czasem wierzymy, bardziej wierzymy w jej niewinność, czasem mniej, prawda? Są różne nas odrzuca. A czasami tak, wydaje się, że bo to się mówi gdzieś po drodze, że Maja od pewnego momentu, kiedy poznała Sebastiana... Zmieniła się diametralnie. Tak. No, Sebastian z kolei jest jakimś no, pozornie przeciwieństwem, to znaczy rzeczywiście no, lubi życie na krawędzi, ekstremalne, lubi ryzykować, brawura, jest bardzo z bogatej rodziny. Wydaje się, że wszystko dla niego jest możliwe, jednocześnie ucieka od tej codzienności i coraz bardziej w stronę takiego ekstremum. I gdzieś ta relacja jest coraz bardziej toksyczna, coraz bardziej zabijająca i uczucie w jakimś sensie i zabijająca też relacje między nimi. Więcej może nie opowiadajmy, choć to rzeczywiście te poprzez kolejne odcinki, poprzez przeskakiwanie z teraźniejszości w przeszłość, my sami możemy dokładnie poskładać sobie ten obraz i wyrobić zdanie. I on jest jakoś tam rzeczywiście zmienny. Ale on jest, zmienny. Żeby była jasność, jest, te najważniejsze fragmenty są pokazane w ostatnim odcinku, w związku z czym do końca paradoksalnie to trzyma... Ten najważniejsza, tak, ta scena, o której się mówi, scena ze szkoły, zamachu, jest dokładnie w ostatniej minucie serialu. Natomiast to, co mi się podoba w tym filmie, na pewno poza tymi relacjami rówieśniczymi, które są dość wiarygodne i fajne, bo tam rzeczywiście, no poza tym, że oczywiście jest ta relacja miłosna, o której już trochę powiedzieliśmy, no jest ta relacja, też taki trójkącik się tam pojawia, prawda, ten flirt jeszcze z Samirem, czyli uchodźcą, migrantem z Syrii. I to też jest takie nieoczywiste, bo z jednej strony on tutaj pojawia się jako taki kontrapunkt dla tego strasznego Sebastiana. Szlachetny i ambitny. Tak, taki ambitny kujonek i tak dalej, szlachetny, ambitny właśnie. Ale z drugiej strony też to nie do końca jest taki pełny obraz, bo jednak też nie jest aż tak krystaliczną postacią. Ale tam nie ma krystalicznych postaci. To... No właśnie, tutaj jest jeszcze ta relacja właśnie rodziców i dzieci, bardzo ważne. To znaczy, może ona mogła być jeszcze bardziej pewnie pogłębiona, ta relacja, pokazanie tej relacji, ale wydaje mi się, że i tak jest nieźle. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj pokazana jest taka nieobecność rodziców albo ich nieporadność i to tak no trochę mimochodem, prawda? No właśnie te głupie rozmowy, takie za przeproszeniem, prawda? Banalne. Tam dziewczyna Maja, właśnie główna bohaterka, w pewnym momencie mówi do matki, że ty o nic ważnego mnie nie pytasz, prawda? Nie zadajesz żadnych ważnych pytań. To jest bardzo ważny moment, myślę, tego filmu, bo on gdzieś pewne rzeczy też ustawia i chyba gdzieś też, może bardziej też rozumiemy, co się dzieje z dziewczyną w tej relacji z matką. Także tutaj, no nie mówiąc już o ojcu Sebastiana, no, to bardzo bogatym, bardzo też ambitnym, jednocześnie no, ten Sebastian tutaj rzeczywiście taką czarną owcą, prawda? No, ten drugi syn jest idealny i tak dalej. Czyli te relacje są świetnie pokazane. Ale widać, jak bardzo dusi się Sebastian i jak źle mu z tym, że jak walczy trochę no, poprzez swój bunt, tak? O uwielbienie ojca, o jakikolwiek znak i zwrócenie na siebie uwagi. To prawda, no tutaj też no, on zresztą Sebastian wchodzi, tutaj też nie powiedzieliśmy tego jeszcze, wchodzi w narkotyki, wchodzi w imprezy coraz bardziej i tak dalej, no ale to mówiliśmy o tym, że to jakoś tam gdzieś coraz bardziej się w tym pogrąża. Także no, wydaje mi się, że tutaj jest, no, można było jeszcze tą relację, powracając do tych relacji rodzice-dzieci, można było jeszcze może trochę podrążyć. Ten ojciec na przykład Mai jest prawie nieobecny, tam raptem wypowiada może 4 zdania, no trochę przesadzili może, bo wydaje mi się, że też można... Głównie ma smutną tak, on po prostu siedzi i coś tam mówi. Tu jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, że zazwyczaj w kryminałach najbardziej pasjonujące, najbardziej wciągające nas są przesłuchania i jakoś one zostają zapadają dochodzenia w pamięć. Dochodzenie, tak? No tutaj to jest właśnie gdzieś bardzo zminiaturyzowane, skrócone i nie jest tak specjalnie wciągające, takie trochę no, rozlazłe, natomiast jest dużo bardziej chyba wciągają nas te sceny, te klaustrofobiczne, takiego osaczenia, które widzimy właśnie w celi. Ona jest odizolowana, właściwie nawet nie może się kontaktować z rodzicami. Właściwie tylko strażniczka więzienna jest takim jej kontaktem ze światem i adwokat. I ona tam rzeczywiście, no ma, tam jest jedna świetna scena, prawda? Właściwie tam się bardziej, ona, wydaje mi się, że tam właśnie w celi są tak mocne momenty, że one są dużo mocniejsze niż te sceny przesłuchań. Nawet ten moment, nie wiem, pewnie pamiętasz, świetna scena, kiedy ona próbuje
gdzieś, nie wiem, poczuć się, że jest mimo wszystko telepatycznie gdzieś na pogrzebie tej swojej przyjaciółki Amandy. Ona wie, że będzie o 15 ten pogrzeb i ona gdzieś próbuje cały czas się pyta strażników, która jest godzina, prawda? Tak. To jest jedna z bardziej przejmujących scen. Widać tą całą taką samotność i jednocześnie jakąś desperację dziewczyny. Mocna, świetna scena, rzeczywiście, takie rozdygotanie, zresztą świetnie też ta kamera, taka rozdygotana, nerwowa też od czasu do czasu w tym filmie, w tym serialu i to też robi duże wrażenie. No i później ten ostatni odcinek, który jest już procesem i tutaj no, jest znacznie ciekawszy niż ta część przesłuchań, prawda? Tutaj ten proces jest jakoś tam wciągający, może też trochę poskracany, to też nie można było to pewnie bardziej rozwinąć, ale wydaje mi się, że to też to jest jeden z ciekawszych też momentów tej części tego serialu. Myślę, że warto zobaczyć, nawet jeżeli są tam jakieś drobne wady w tym serialu, to wydaje mi się, niektóre że... dłużyzny są, czasami tam się czasem tak. Ja miałem problem tylko z tym pierwszym odcinkiem. Przejdziecie pierwszy odcinek, potem jest naprawdę coraz lepiej. Dopowiem jeszcze, że reżyserem jest Per Olav Sørensen dla porządku. No a serial oczywiście można oglądać na Netflixie. 6 odcinków dobrego skandynawskiego kryminału, czyli Ruchome piaski, tak jak powiedziałeś, na Netflixie. Warto go obejrzeć. A potem, to jest właściwie prośba, aczkolwiek też możemy powiedzieć, że warto podzielić się komentarzami, swoimi wrażeniami pod tymże materiałem. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.